Na prośbę jednego z panów oglądających robimy korowarkę z wierników. Prostą do 10 zł. Miedź Milbera. Jedziemy. Zamontujemy jeszcze system tutaj naprowadzania i względnie system bezpieczeństwa.
tak żeby nie wciągnęło nam paluszków, no i żeby był system naprowadzania tego kabla, druta, właściwie to będzie drut. Urządzenie powinno się nazywać miażdżarka do izolacji kabli. Sprawdzamy. Jak to się sprawdziło? Jeszcze jakby mieć paznokcie. Ustawimy na inną kamerę. No to sprawdzimy ten kabelek. Izolacja jest zmiażdżona. Ale sprawdźmy jeszcze. Bierzemy drut i jedziemy. Izolacja zmiażdżona. Pierwszy kabelek obrany. Zrobiłem to z tych wirników, dlatego że nie miałem tych wirników od indukcji, indukcyjnych. No to jedziemy z testem. Izolacja jest zmiażdżona. Oczywiście jakbym zastosował wirniki indukcyjne, które są pełne, mielibyśmy pełny sukces, ale widzę, pierwszy kabelek się obrał bardzo ładnie. Jedziemy dalej. Najgorzej jest zacząć. No, izolacja jest tak potraktowana, że nawet ona się rozlatuje. Jest po prostu zmiażdżona. No ale daje robotę, daje radę. Oczywiście wiem, że wolicie obierać nożykami. A ja sobie zrobiłem taką zabaweczkę. Kiedyś się pobawię w regulację. Ale daję radę. Jeszcze się pobawię chwilę.
a sprawdźmy, co się stanie z linką grubą. No, z linką się nic nie stało. Po prostu izolacja została troszeczkę zmiażdżona, ale linka jest na tyle elastyczna, że wbiła się i nie spowodowało to jakichś nie wiadomo jakich sukcesów. Więc co, kończymy teścik. Trochę miedziuchy się ubrało. No to co, kończymy eksperyment. Jeszcze damy gruby drut bez prowadnicy. No, też został totalnie zmiażdżony. Aczkolwiek to jest zabawka. Następno robimy profesjonalną z dużych wirników z sterowaniem wysokości miażdżenia. No i nie będzie na takich deseczkach, aczkolwiek wirniki postaram się, żeby były na łożyskach. Jakieś pomysły do następnej korowarki piszcie w komentarzu. Może wykorzystam. Podpatrzę też chłopaków, jak robią. Co? Miłej niedzieli. Pozdrawiam serdecznie.